Dobrze, teraz powinno być w porządku. Widzę, że transmisja jest już widoczna na żywo na Facebooku Mapolskiego Parku, więc myślę, że możemy zaczynać. Dzisiejszy webinar pod takim może nieco przewrotnym tytułem Jak rośnie las, gdy nikt o niego nie dba? Poprowadzi profesor doktor habilitowany inżynier Jerzy Szwagrzyk, profesor nauk leśnych, kierownik Katedry Bioróżnorodności Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, członek Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk i Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, autor licznych publikacji, którego pewnie większości z Państwa nie muszę przedstawiać, skoro zainteresowanie webinarem było tak duże. Blisko 1500 osób potwierdziło, że jest zainteresowanych dzisiejszym wykładem. Ja też dodam, że profesor Szwagrzyk jest taką jednym z moich ulubionych wykładowców podczas studiów na Wydziale Leśnym i taką osobą, która chyba sprawiła, że zaczęłam właśnie marzyć o pracy w Parku Narodowym i to marzenie się spełniło, więc myślę, że dla Państwa też ten wykład będzie bardzo ciekawy i serdecznie na niego zapraszam. Oddaję głos profesorowi. Czy pani mogłaby mi udostępnić teraz tak możliwość udostępnienia ekranu? Czyli mogę już udostępniać ekran, tak? Dobrze. Czy widać pierwszy slajd może? Na Facebooku wszystko pojawia się z kilkusekundowym opóźnieniem, ale ja go widzę, więc myślę, że będzie zaraz widoczny. Dobrze. No to może zacznę w takim razie, żeby nie opóźniać. Otóż ten przewrotny tytuł tak jest trawestacją tytułu książki profesora Dezyderego Szymkiewicza. To bardzo ważna postać dla Wydziału Leśnego w Krakowie, ponieważ to jest człowiek, który ten wydział tak naprawdę utworzył zaraz po II wojnie światowej, jeszcze w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach jeszcze Wydziału Rolniczego. To początkowo się nie nazywało wydział, później dopiero po paru latach się przekształcił w samodzielny wydział. Długa, skomplikowana historia była tego wydziału. W każdym razie profesor Szymkiewicz był niewątpliwie jego twórcą. To była zresztą wybitna postać pod wieloma względami. Człowiek o ogromnej wiedzy i ogromnych talentach. On opublikował wśród swoich wielu prac taką książeczkę niewielką pod tytułem Jak żyją rośliny, gdy nikt o nie nie dba. I to jest tak naprawdę krótki podręcznik ekologii roślin. Tak, no więc zapożyczyłem, nieco stransformowałem jego tytuł, ponieważ wydaje mi się, że to jest dobre ujęcie istoty rzeczy. Tak? Bo możemy się spierać, czy mówimy o lasach pierwotnych, czy mówimy o lasach naturalnych, czy zbiorach naturalnych. Jak Państwo być może wiecie, jest cała biblioteka poświęcona dyskusjom, które się nigdy nie kończą na ten temat. Oczywiście postęp wiedzy powoduje, że różne rzeczy się w tej dyskusji inaczej prezentują po latach. Natomiast myślę, że istota zagadnienia jest gdzie indziej. To znaczy właśnie w tej dbałości czy niedbałości. Tak? To znaczy, czy człowiek próbuje kontrolować las, czy też nie próbuje tego robić, mimo że z tego lasu żyje, czerpie różne korzyści. Tak? Dawniej tak to wyglądało. Tak? Czyli że ja nie będę się koncentrował tylko i wyłącznie na lasach naturalnych. Aczkolwiek no, duża część tego referatu nie będzie takich dotyczyła, ale na przykład na tym, co widać na zdjęciu. Tak? To znaczy to formalnie według ewidencji gruntów nie jest żaden las. Tak? To są pola orne.
No, drzewa mają 15-20 metrów wysokości, tak? Zasiały się same, tak? Same rosną. No i człowiek tak naprawdę nie ingerował w ogóle w powstanie tego, co tutaj widzimy. Rozwija się to wedle własnych reguł, mimo że, jak wspomniałem, formalnie w ogóle nie jest lasem. To są bardzo ciekawe rzeczy. Co więcej, jest ich mnóstwo dookoła. Ja nie musiałem daleko odchodzić od domu, żeby takie zdjęcia zrobić, tak? W przekonaniu większości ludzi, tak, jestem, że las to jest coś takiego, co zostało posadzone przez leśników i wygląda w określony sposób. Tak. Leśnictwo ma tendencję do pewnej schematyczności, może za dużo powiedziane, bo wiele rzeczy w leśnictwie niekoniecznie jest schematycznych, tak? No, ale ten obraz lasu posadzonego w rzędach z różnymi drzewami tego samego gatunku. Tak? No, to jest coś, co widzimy w wielu miejscach, tak, to w dalszym ciągu, mimo że może już nie dominuje tak jak kiedyś, to w dalszym ciągu w dużej mierze ukształtowało jakiś sposób wyobrażenia na temat tego, co to jest las. Tak. Jak sobie wyobrażamy las naturalny, wyobrażamy, no, że drzewa będą trochę mniej regularnie rozmieszczone, będą znacznie, znacznie większe i znacznie, znacznie starsze. Ale pewne rzeczy wyobrażamy sobie, że będą podobne. Tak. Takim lesie, który jest lasem naturalnym. Natomiast no to niekoniecznie musi być prawda. Wyobrażenia o lasach naturalnych zostały też w dużej mierze ukształtowane w oparciu o obserwacje lasów przekształconych przez gospodarkę człowieka, no bo wszystko to powstawało w Europie, a w Europie lasy były przekształcane od dawien dawna i tutaj o fragmenty lasu naturalnego było już od stuleci bardzo, bardzo trudno. Profesor Andrzej Bobiec z Uniwersytetu Rzeszowskiego obecnie, ale też absolwent naszego wydziału przed wielu laty, napisał w jednym ze swoich artykułów coś takiego, co ja tutaj Państwu wyświetlam, bo uważam, że to jest coś, co jest niezwykle ważne. Że leśnicy ukształtowali nie tylko obraz lasu i wyobrażenia na temat lasu, ale też wpłynęli w znacznej mierze na to, w jaki sposób ci, którzy są obrońcami przyrody, tak, którzy często wchodzą w spór z leśnikami, przejęli od leśników pewne wyobrażenia o lesie. I też sobie wyobrażają las trochę podobnie tak jak leśnicy, nie zdając sobie do końca sprawy, że to jest pewna wizja, która jest ukształtowana pod wpływem określonych założeń, pod wpływem określonych zabiegów gospodarczych. No, zdaniem profesora Bobca leśnictwo w ten sposób potężnie wywarło wpływ na ochronę przyrody, tak? Mimo różnych sporów, tak? I braku zgody w wielu punktach, ta wizja jest wspólna. Tak? Czyli tak sobie wyobrażamy, że no, jaki jest las naturalny, no to weźmy taki las dojrzały, tak? 120-140-letni, no i dodajmy mu jeszcze 100-150 lat i to będzie las naturalny. Tak? Co więcej, takie lasy są w Europie i będzie ich coraz więcej, ponieważ w wielu krajach tworzy się rezerwaty leśne w takich właśnie starszych drzewostanach, ładnie wyglądających, tak? No i później się obejmuje ochroną ścisłą. Obserwuje się to, mierzy. W Niemczech na przykład są dziesiątki takich rezerwatów, to są już naprawdę spore powierzchnie. One oczywiście biją wszystkie rekordy zasobności, tak? Duże drzewa, równo rozmieszczone, tak? Jeszcze żywotne w dużej mierze, tak? No więc tworzy to pewien obraz, który no, jak go zetkniemy z innymi obrazami, do których naturalności mamy dość silne przekonanie, no to jest to obraz łudzący, tak? Stwarza pewną iluzję, że to tak działa natura, tak jak człowiek, tylko w dłuższym czasie, tak nie spieszy się, więc te drzewa są starsze, większe, tak, ale generalnie ten las jest podobny. To jak wspomniałem, nie musi być prawda. No ale takie lasy, takie rezerwaty leśne mamy, one w dużej mierze kształtują wizję tego, jak wyobrażamy sobie las naturalny. Tak? A te lasy, o których tutaj mówię teraz, to są lasy, które w dużej mierze jednak ukształtował człowiek i to nie poprzez jakieś tam chaotyczne działania, tak, przypadkowe, tylko poprzez działania zgodnie z regułami sztuki leśnej. U podstaw
tych drzewostanów tkwi idea leśnictwa, tak, taka jaka się ukształtowała w Europie i później została wyeksportowana na większość kontynentów. No, czyli tak sobie wyobrażamy, tak? Dużo okazałych drzew, tak? Duża akumulacja biomasy, 1000 metrów na hektar, metrów sześciennych na hektarze, tak? 1200. Tak? Silne zwarcie, no oczywiście jakoś się to musi odnawiać, gdzieś tam jakieś luki muszą się pojawiać, ale to jest pewien taki wyjątek, tak? Na dość zwartym czy silnie zwartym tle. No ale jak przyjrzeć się lasom naturalnym, takim jak wspomniałem, co do których naturalności mamy dość mocne przekonanie i dość mocne argumenty, że człowiek ich nie posadził, tak, że nie wpłynął w zasadniczy sposób na to, jak one wyrosły, no to się okazuje, że ta historia wygląda czasem zupełnie inaczej. Tutaj mam dwa obrazki, tak, które na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo podobne. No akurat tak dobrałem, tak żeby były. Otóż jeden jest z lasu gospodarczego pod Krakowem, tak znowu nie musiałem daleko chodzić, tak 1000 metrów od domu, a drugi jest z obszaru ochrony ścisłej w Białowieskim Parku Narodowym, tak, czyli z takiego no, obszaru, co do którego jesteśmy pewni, że to jest w niżowej części Polski nie mamy nic lepszego. Tak? To jest najbardziej zbliżone do lasu naturalnego. Tak? Na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. Tak? Na przykład, czy grubość drzew się różni? No, nie za bardzo. Tak? Właściwie nawet można powiedzieć, że w tym zagospodarowanym, które zresztą tu jest po lewej stronie, drzewa są średnio rzecz biorąc trochę grubsze. Tak? Więc na czym polega różnica? Tak? Skąd my wiemy, który las jest naturalny, a który nie jest? Tak? W Białowieskim Parku Narodowym w obszarze ochrony ścisłej przeprowadzono w latach 2002-2016, kilkanaście lat to zajęło, zwróćcie Państwo uwagę, na obszarze 5000 hektarów z hakiem, inwentaryzację drzew o wymiarach pomnikowych. Tam są dla każdego gatunku są te wymiary pomnikowe określone. Tak? No więc badacze, tak, bo to byli głównie badacze z SGGW, jeszcze chyba jakaś grupa studentów. No, generalnie była to spora grupa osób, tak, i przez kilkanaście lat, no nie dzień w dzień, ale w miarę możliwości chodzili i inwentaryzowali te drzewa. To nie była pierwsza próba tego typu, ale ta była taka najbardziej, że tak powiem, solidna, w sensie ilości spędzonego czasu, ilości włożonej pracy. No i to są wyniki ich poszukiwań. Tak? Znaleźli w sumie ponad 10 tysięcy drzew w miarach pomnikowych. Przy okazji obalili kilka mitów. Tak? Zawsze było pewnikiem, że w Białowieskim Parku Narodowym w obszarze ochrony ścisłej najwięcej jest pomnikowych dębów. Właśnie okazało jednak, że trochę więcej jest pomnikowych grabów. Oczywiście pomnikowe graby mogą być znacznie cieńsze niż pomnikowe dęby, tak? Ale tego nie wiedziano. Wcześniejsze inwentaryzacje, mniej ekstensywne, mniej długotrwałe, tego nie pokazywały. Tak? Albo że na trzecim miejscu jest klon zwyczajny. Wszyscy dawniej by obstawiali, że lipa albo świerk. Tak? A lipa i świerk są na dalszych miejscach, za klonem zwyczajnym. Tak? Więc jest tutaj szereg zaskoczeń, ale ja myślę, że największe zaskoczenie jest w sumie, tak? jak przeliczyć. Tak? Wychodzi 2,15 drzewa o wymiarach pomnikowych na hektar. Tak? No to wyobraźmy sobie hektar lasu i dwa pomnikowe drzewa. No to kawał drogi między nimi. Tak? Oczywiście to nie jest równo rozmieszczone, więc na wielu hektarach w ogóle nie ma drzew o wymiarach pomnikowych. No i to trochę tłumaczy ten obrazek poprzedni. Tak? Mamy kawałek naturalnego lasu, w którym akurat nie ma w zasięgu wzroku żadnego potężnego drzewa. Tak? A las jest naturalny niewątpliwie, tak? Bo od 100 lat jest już otaczany ścisłą ochroną i nikt tam nic nie robił. No więc bardzo różne bywają te struktury. Tak, zagęszczenie dużych drzew generalnie w lasach naturalnych wcale nie jest duże. Tak? To te takie przerośnięte drzewostany gospodarcze, które się stają rezerwatami, utrzymują nas w takiej iluzji, że tych dużych, potężnych drzew musi być bardzo wiele w takim lesie. A czasem nie ma ich wcale. Tak? Czasami jest zwykle jest niewiele, no czasami się zdarzy, że będzie więcej. Tak? Lasy naturalne na ogół nie są zbyt regularne, jeśli chodzi o strukturę. Tak?
No, jeżeli mamy już takie drzewa, no to raczej wskazuje rzeczywiście, że las jest naturalny, tak? W lesie gospodarczym coś takiego raczej by nie miało miejsca, tak? Żeby drzewo nie tylko było potężne, tak? Ale jeszcze do tego mocno wypruchniałe, tak? I z ogromną ilością mikrosiedlisk, mimo że nadal żywe. No, ale bardzo różnie to może wyglądać w różnych miejscach. Tak? Lasy naturalne są niepodobne do siebie generalnie. Nawet jeżeli obracamy się, powiedzmy, bo te zdjęcia wszystkie, które pokazuję, są ze środkowej Europy. Tak? Nie wszystkie są z Polski, no ale to są dość podobne lasy. Te same gatunki tam środkowoeuropejskie tworzą. No, duża część tych lasów jest oczywiście w górach, więc mamy buki, jodły, świerki wśród tych drzew, które widzimy. Są pewne podobieństwa, są też olbrzymie różnice i często te olbrzymie różnice są nie w odległych obiektach, tylko tuż obok siebie. Otóż teraz wróćmy do tego, od czego zacząłem właściwie. Także, że te wyobrażenia o lasach naturalnych, tak, są po pierwsze tak skażone tym, że obraz lasu w ogóle jest ukształtowany przez las zagospodarowany, las wyhodowany, czy ukształtowany przynajmniej w jakiejś mierze przez leśników. Drugi taki mit, który tkwi bardzo głęboko na przykład u nas, tak, jest taki, że wpływ człowieka zaczął się stosunkowo niedawno. Tak, że 1000 lat temu, nie wiem, być może jeszcze dalej tak dziatwa w szkole jest uczona, 1000 lat temu, tak przed Mieszkiem I, czyli trochę więcej niż 1000 lat temu, no to Polskę porastały nieprzebyte puszcze. I tam wśród nich były te polanki, tak, na których coś uprawiano, no i stąd kraj Polan, tak, później zwany Polską się pojawił na mapach. A to są takie, to są inne mapy, tak, akurat z dość współczesnych, tak, sprzed kilku lat publikacji, pokazujące bardziej współczesne wyobrażenia, tak, no, to są w dalszym ciągu wyobrażenia, to mapa wygląda jak mapa, ale tak naprawdę przecież 1000 lat temu, czy 1700 lat temu nikt żadnych map nie robił, więc to jest wyobrażenie, tak? To jest jakaś interpretacja danych głównie archeologicznych, ale i paleontologicznych, tych sposobów rekonstrukcji, których nauka nam dostarcza. One są niedoskonałe i cały czas liczba faktów, które mamy do dyspozycji, jest niezbyt wielka. No ale zwróćmy uwagę na te dwa obrazki, tak? One pokazują środkową i zachodnią Europę z lesistością, no te żółte kolory, tak, pomarańcz, tak, trochę zielonego, no taka średnia lesistość, nie wiem ile by wyszła, 40%, tak, a w około roku 1000 w wielu obszarach zachodniej Europy byłaby prawdopodobnie niższa niż obecnie. Tak. No oczywiście to nie jest żadna gwarancja, że to jest wizja prawdziwa, tak, ale jest to już radykalnie odmienna wizja, tak, że setki, nie tylko setki, ale i tysiące lat temu Europa wcale nie była pokryta nieprzybytą puszczą, tak, bo w Europie żyli ludzie, którzy musieli z czegoś żyć, tak, początkowo byli myśliwymi zbieraczami, później zaczęli hodowlę i uprawę ziemi, to pewnie około 5000 lat temu się zdarzyło. No i wtedy oczywiście ten stopień wpływu na krajobraz ogromnie się zwiększył, ale zwróćmy uwagę, że również wcześniej nie musiał być wcale mały, tak? Mi się wydaje, myślistwo to takie nic. No dobrze, jak jest jeden myśliwy, tak? A jak wszyscy się zajmują polowaniem, tak? To jaki jest wpływ na zwierzynę? Tak? No, trudno powiedzieć, tak? Niewiele mamy informacji na ten temat, tak, mamy znacznie mniej niż na temat późniejszego okresu, kiedy już zaczęła się uprawa roli, tak, kiedy są liczniejsze wykopaliska archeologiczne. Ale to są takie obrazki, które jako dają nam pewien wgląd w przeszłość, tak. One są oba z Alp i przedstawiają, no właśnie, krajobraz taki bardzo mozaikowy po jednej stronie, po drugiej stronie coś, co mógłoby się zastanawiać, czy to jest las, czy to nie jest las. Tak? No, prawdopodobnie według naszych leśnych definicji to jednak nie byłby las. Bo za małe, praktycznie nie ma zwarcia, te modrzewie duże rosną kawał drogi jeden od drugiego, no nierówno, czasem tworzą jakieś kępy, czasem są olbrzymie luki. Tak? Całe dno tego pseudolasu jest pokryte bujną roślinnością, no, to jest leśne pastwisko. Tak? Coś takiego w Europie było standardem. Tak? Te tereny, gdzie rosły drzewa, były wykorzystywane przede wszystkim dla zdobycia żywności. Czyli wypasano tam
bydło czy owce pod buczynami czy pod dąbrowami. Wypasano też świnie na bukwi czy na żołędziach. To była ogromnie ceniona wartość, jaką wyciągano z lasu. Znacznie bardziej wartościowe niż drewno, którego wtedy było pod dostatkiem i nikt się nim specjalnie nie przejmował. Żeby próbować je w ogóle produkować, hodować specjalnie drzewa, żeby dostarczały drewna, to chyba nikomu nie przychodziło na myśl. Więc lasy były użytkowane, tak? Ale to było użytkowanie, które nie miało nic wspólnego z tym, czym, z tymi obrazami, które ukształtowało współczesne leśnictwo, które, bądźmy tutaj konkretni, zostało stworzone po to, żeby zapobiec deficytom drewna, tak? Żeby produkować drewno. Tak? Jakkolwiek byśmy mówili o leśnictwie, tak? To jak tylko poskrobać gdzieś tam to otoczkę taką, to wierzchnią warstwę, pod spodu wychodzi dbałość o produkcję drewna. Tak? Wszystkie te instrukcje, wszystkie te zasady są nakierowane na to, żeby wykorzystać przestrzeń, żeby produkować drewno odpowiedniej jakości, najlepiej tartaczne. Dawniej było to z marginesem zupełnym. Tak? To oczywiście też drewno pozyskiwano, no ale drewna było więcej niż było żywności, tak? Która była wtedy poszukiwana bardziej, tak, zwłaszcza w latach głodu. No i las musiał jej dostarczać i w jakiś sposób dostarczał. Ten przykład jest z Ameryki Północnej. Ameryka Północna to jest kontynent, gdzie cywilizacja europejska dotarła stosunkowo późno, tak, wiadomo kiedy dotarła, jest to wszystko dobrze udokumentowane, opisane, tak, ludzie, którzy zasiedlali Amerykę, byli piśmienni, tak, reprezentowali stosunkowo wysoki poziom cywilizacyjny i dzięki temu wiemy, co zastawali, tak. To są obrazki, które dzieli w czasie 100 lat, oba są w zachodniej części Ameryki z gór skalistych, konkretnie z gór Bitterroot w Montanie. I one pokazują bardzo ciekawe, że to są trzy zdjęcia zrobione z tego samego punktu. Znaczy udało się zidentyfikować, gdzie było to stare zdjęcie, tak, i to drugie, a później to trzecie już specjalnie tak dobrano, żeby było w tym samym miejscu, chociaż wcale nie wygląda tak samo, tak, bo ten las się ogromnie zmienił przez ten czas i zmienił się w inny sposób, niż byśmy się spodziewali, tak, bo generalnie się wypełnił, tak, pojawiło się młode pokolenie wielopiętrowe. Ale najbardziej zastanawiający jest ten obrazek z 1905 roku. To co to jest, tak? Dlaczego nie ma tylu drzew, co w 2005? Tak? Co się z tymi drzewami stało? Tak? Jak wiemy teraz na podstawie rekonstrukcji różnych opisów z pionierów, którzy zasiedlali Zachód, duża część lasów w zachodniej części Ameryki tak wyglądała. Tak? One były kształtowane przez wypalanie. Tak? Wypalano dno lasu po to, żeby zmniejszyć zagęszczenie, tak? Eliminowano odnowienie w ten sposób, zostawały duże drzewa, które przeżywały pożar, dawały one pewną osłonę, tak? Ale przede wszystkim było dużo trawy i innych roślin dla zwierzyny łownej, tak? Indianie tamtejsi nie hodowali żadnych zwierząt, tak? To nie jest taka sytuacja jak w Alpach, że to dla bydła robiono, nie, to robiono dla jeleni, dla bizonów może, w każdym razie dla dziko żyjących zwierząt, ale zaskakująco podobnie. Tak? Kształtowano coś na kształt leśnego pastwiska, w dodatku widoczność była lepsza i łatwiej było polować. Tak? I ogromna część tych terenów tak wyglądała. Tak? To znaczy nie było tam żadnego leśnictwa, nikt tam nie posadził żadnego drzewa, ale las był przekształcony przez wpływ człowieka, był ukształtowany, bo te wpływy też były przecież rozciągnięte na stulecia, czy może tysiąclecia. Tak? Z tego sobie też do niedawna nie zdawaliśmy sprawy. Nam się wydawało, że jak nie było rolnictwa, tak, to lasy były pierwotne. Tak? Ludzie tam tylko czasem jakieś zwierzę upolowali. No, ale zanim je upolowali, tak, to zadbali o to, żeby ukształtować ten las tak, żeby służył ich potrzebom. No więc oczywiście nie wszystkie lasy były tak przekształcone, tak? Bo były na przykład lasy trudniej dostępne albo mniej produktywne, gdzie mniej było zwierzyny, na przykład bo były surowe zimy, głębokie śniegi i one oczywiście uniknęły takiego losu i no tutaj te obrazki są z Parku Narodowego Yellowstone. Wiemy, że tam nic takiego właśnie nie robiono, bo
To jest teren wysoko wyniesiony, gdzie zima trwa przez pół roku. W związku z tym zwierzyny dawno tam było mniej niż gdzie indziej. Tak? To, że później nagle się okazało, że najwięcej zwierzyny jest w Parku Narodowym Yellowstone, to dlatego, że została ona dość gruntownie zredukowana na innych terenach, które nie stały się Parkiem Narodowym. Tak? No więc tam nie było tak prawdopodobnie. Tak? Nie mamy żadnych dowodów, żeby tam był tego typu wpływ. Tak? No więc tam te lasy były kształtowane przez naturę i dalej są. Tak? No bo jak je zobaczono, no to zaraz później utworzono Park Narodowy. W Parku Narodowym robiono różne rzeczy zresztą. Tak? To też jest ciekawa historia sama w sobie, ale nie sadzono drzew ani nie wycinano. Tak? Nie ingerowano w lasy. Tak nawet stosunkowo szybko zaniechano próby gaszenia pożarów, tak, które tutaj, jak widać zresztą na tych obrazkach, są głównym mechanizmem kształtującym strukturę i skład tych drzewostanów. No, wróćmy do naszych europejskich przykładów, tak, które też, jak wspomniałem, mamy jakieś fragmenty lasów, które ingerencja była minimalna, tak się nam wydaje, no bo są daleko położone, wysoko nad poziom morza, trudno dostępne, tak. Nie ma tam większych rzek, którymi można spławiać drewno. Nie było dróg kiedyś, te drogi dopiero zbudowano niedawno, no więc jak takie duże drzewa wyciągać z takiego lasu i po co, tak? I czym, tak? Koniem? Nie za bardzo. No więc szereg takich drzewostanów w różnych odległych i trudno dostępnych miejscach przetrwało. Tak? Później oczywiście w XX wieku, no jak technika poszła do przodu, się okazało, że już się da zbudować drogę i da się te drzewa wyciągnąć, jest czym. No ale już zanim to nastąpiło, to w niektórych miejscach już dostrzeżono, że to jest coś wartościowego, rzadkiego i że lepiej to chronić niż próbować to wyciąć i zrobić z tego deski czy coś innego. Tak? To są obrazki z różnych. To jest Rotwald na przykład. No, ta jodła, nie wiem, 1,80 m pierśnicy. Tak? No jest martwa oczywiście. Tak? Tutaj inne obrazki, tak, też z Alp i ze Słowenii. No więc takich fragmentów zostało wszędzie w europejskiej trochę, ale stosunkowo niewielkie, rozproszone. No, taka Białowieża, obszar ochrony ścisłej Puszczy Białowieskiej jest i tak duży, tak, bo te 5000 hektarów, które wzięto pod ochronę 100 lat temu, to jednak jest trudno w środkowej Europie przebić, tak, aczkolwiek no, są takie miejsca, gdzie tego naturalnego lasu jest więcej w jednym kawałku. No, różnorodność struktur, tak? Przy tym że obracamy się cały czas w kręgu tych samych gatunków, tak? I są to wszystko jakieś lasy wyższych czy niższych położeń górskich, każdy o swojej specyfice, tak? Na przykład jest chrączecki gruń na Słowacji. Też taki drzewostan, który prawdopodobnie ocalał dlatego, że jest we wnętrzu olbrzymiego kompleksu leśnego i po prostu kiedy przyszła na niego pora, to już pojawiła się świadomość, że to już jest jeden z ostatnich tego typu kawałków i że warto go oszczędzić. Tak? Więc oddalenie, trudna dostępność to było to, co broniło tych obszarów. No ale to były niewielkie z reguły rozproszone fragmenty. Teraz tak, teraz no, mamy te niewielkie rozproszone fragmenty, które no, w większości już objęliśmy ochroną w formie rezerwatów albo jako obszary ochrony ścisłej w parkach narodowych. Tak. Prowadzimy tam różnego rodzaju badania, które dzięki którym się dowiadujemy czegoś o tym, jak te lasy funkcjonują. To zresztą jest bardzo ciekawa wiedza, ponieważ no, po pierwsze dowiadujemy się czegoś, czego nie wiedzieliśmy. Tak? Jak popatrzeć na przykład na Puszczę Białowieską, no to zmiany składu gatunkowego drzewostanów na powierzchniach badawczych, które założono w 1936 roku, no jednak powiedzmy sobie przyprawiają o zawrót głowy, że w ciągu niewiele ponad 80 lat zmieniło się aż tak wiele. Tak? W wielu przypadkach zmienił się praktycznie zupełnie skład gatunkowy. No to oczywiście jest związane trochę z tym, co pokazywałem na jednym ze zdjęć, tak? Że duża część drzew jest młodych, tak? Bo starsze obumarły, wyrosło młode pokolenie. To nie są te same gatunki, które tam wcześniej rosły, tylko na przykład jest dużo grabu, lipy, tak? Czy klona zwyczajnego, tak, a na przykład sosny czy dęby szpółkowe, które były kiedyś w drzewostanie, no to się nie odnowiły, tak, jest ich niewiele, to są te
stare drzewa, które tam tkwią w okapie leśnym, będą pewnie jeszcze niektóre tkwiły przez 100 lat albo 200, tak? No ale nie jest pewne, czy w następnej generacji ich udział będzie podobny, tak? No, wszystko wskazuje na to, że już się zmienił radykalnie, tak? A jak się zmieni w przyszłości? No, to są fascynujące rzeczy, ponieważ jak zakładano te rezerwaty, ustalano te obszary ochrony ścisłej, no to wyobrażano sobie, że to następne pokolenia zobaczą mniej więcej to samo. Tak? Jedno drzewo obumrze, drugie wyrośnie w to miejsce, ale struktura, skład będą podobne. No i okazało się, że całkowicie się mylono. Tak? Nie wiedzielibyśmy tego, gdybyśmy tego nie objęli ochroną, bo wszystkie zmiany byśmy przypisywali wpływowi człowieka. No oczywiście wpływ człowieka jest, tak? No bo skoro zwiększyliśmy zawartość dwutlenku węgla w powietrzu, tak, przyczyniliśmy się do ocieplenia klimatu, no to warunki już nie są takie, jak są kiedyś. Te zmiany są radykalne, szybkie, tak. No, kiedyś też były zmiany, ale bardziej rozciągnięte w czasie. No więc, no ale czy te zmiany tłumaczą wszystko, tak? Czy to zmienia się w takim tempie dlatego, że się ocieplił klimat, tak, że na przykład dostępność azotu jest większa niż była 100 lat temu, czy też jakby się klimat nie ocieplił i azotu by nie przybyło, to być może zmiany byłyby równie intensywne, chociaż może nie dokładnie takie same. I tutaj wspomniałem już o tym, że obecnie w Europie, która ma bardzo niewiele takich fragmentów naturalnych, jest tendencja do tego, żeby je odtwarzać, tak, żeby pozwolić zdziczeć następnym kawałkom lasu. Tak, rewilding nature, rewilding Europe, różne są hasła. Generalnie jest dużo entuzjazmu, żeby to robić. No, jak Państwo sobie zdajecie doskonale sprawę, ostatnie zamierzenia, tak, mające służyć ochronie bioróżnorodności, idą bardzo daleko w tą stronę. Tak? No są na razie plany, nie wiadomo w jakim stopniu zostaną zrealizowane, ale to są już zamierzenia śmiałe i z rozmachem. Tak? My do tej pory żeśmy się zastanawiali, czy te 100 hektarów można wziąć pod ochronę, czy nie, czy to nie za dużo, aby... No a tutaj mówimy o większych obszarach, to jakichś setkach tysięcy, tak, czy może o milionach nawet. To jest duży krok do przodu. No ale wracajmy do do tych prób odtwarzania, tak, to znaczy, że ponieważ mało mamy tych lasów naturalnych, takich, które uważamy za naturalne, no to co możemy zrobić? No po pierwsze, jak wspomniałem, no możemy niektóre stare drzewa stany zostawiać i patrzeć, co tam będzie się dalej działo. No, no będą przez jakiś czas jeszcze obfitowały w te duże drzewa, tak? No później się tam coś zacznie zmieniać, tak? Zacznie się zamieranie szybsze lub wolniejsze tych starszych drzew, no, zaczną się procesy odnowieniowe, włączą się w to jakieś inne czynniki, tu wiatr wywali, tak, tam przyjdzie kornik, zacznie się dynamika, tak, zacznie się pewnie coś podobnego do tego, co było obserwowane już i jest dalej w Puszczy Białowieskiej. Tak. No ale ja tutaj znowu sięgam do tych przykładów takich zaniedbanych, tak? Bo tutaj mamy przykłady z kolei takie, że wszystko od początku kształtuje się w sposób spontaniczny. Tak? To, co zrobił człowiek, to setki lat temu wylesił ten teren, tak? I wprowadził tam gospodarkę rolną, tu jakiś wąwozik, to może tu było jakieś pastwisko akurat, a nie pole uprawne, po czym to zostało porzucone, tak? W latach 90. czy zaraz po 2000 roku, kiedy się okazało, że wiele takich miejsc nie jest już potrzebnych do produkcji żywności, zwłaszcza na przykład pod Krakowem, gdzie generalnie niewiele rolnictwa w tej chwili się zachowało. No, nikt tam nic nie zbudował. Może kiedyś w przyszłości ktoś coś zbuduje, a może nie. Tak? Drzewa już wyrosły, tak? Coś się tam zaczyna kształtować. Tak? I jest to znowu, jest to coś, co się dzieje na naszych oczach, co bardzo słabo się orientujemy w tym, co tam się dzieje. Tak? Jest bardzo niewiele badań na ten temat. Tak? A to jest ważny temat, na przykład z punktu widzenia sekwestracji węgla, tak? My się
na dużą skalę odbywa sekwestracja węgla, która nie jest ujęta w żadnych statystykach, tak? Bo w statystykach jest tylko to, co zostało oficjalnie zalesione, ktoś posadził sadzonki, tak? Ktoś sprawdził, tak? Podbił pieczątkę, tak, jest sekwestracja węgla, tak? A jak samo wyrosło, jakby było znacznie większe i bujniej rosnące, no to nie, to tego nie ma w papierach, tak? To jakoby nie istniało, właściciele prywatni się tym też nie interesują, tak? No, jaką korzyść można mieć z takiego lasu, tak? No, jak chodzi o różnorodność biologiczną, no chyba całkiem sporo, bo tutaj na przykład jest mnóstwo wierzby iwy, tak, gatunku, który w naszych lasach został zupełnie zmarginalizowany przez gospodarkę leśną, a w takich właśnie wtórnych, pionierskich laskach iwa jest jednym z ważniejszych składników. Tak. No tutaj widać, że nie żyje długo, tak, ale zanim obumarła, to się wiele razy zakwitła i wiele razy się obsiała. Chciałem jeszcze opowiedzieć o jednej rzeczy, która też się wiąże z tym, o czym mówimy, to znaczy jak wygląda spontaniczny rozwój lasu, tak? I co na niego wpływa. Ja już trochę zahaczyłem o to zagadnienie, tak? że jesteśmy tak przyzwyczajeni, no rosną te drzewa, rosną, tak powoli się zwiększają. No jak mamy dane z 80 lat, jak w Puszczy Białowieskiej, no to już jesteśmy w stanie odczytać, co tam się dzieje. No jak przychodzimy rok po roku, właściwie się wydaje, że nic nie dzieje. Tak? Ale w przyrodzie są takie miejsca i takie chwile, kiedy dzieje się dużo i to na naszych oczach. Tak? Pojawiają się takie zjawiska jak pożary, jak huragany, jak powodzie, jak lawiny, tak, które zmieniają zupełnie strukturę zbiorowiska leśnego i skład i inicjują procesy, których inaczej by nie było. To są obrazki z Roztoczańskiego Parku Narodowego po silnej wichurze letniej z 2008 roku. No to oczywiście w Parku Narodowym, no co prawda w obszarze ochrony czynnej, tak, tutaj widać dużo sosny w drzewostanie, który zresztą jest na bardzo żyznym siedlisku, więc tą sosnę tam pewnie ktoś posadził, tak, 80 lat wcześniej. No ale mimo, że to jest obszar ochrony czynnej, to po tym wietrze tak zostawiono go do samoczynnej regeneracji, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, tak? No to jest to, co się działo w roku następnym, tak? Bo no pojawiły się odnowienie, na przykład sosna się jeszcze obsiała, tak? Buki, które tam rosły, tak? Zostały bardzo gwałtownie odsłonięte. Było akurat gorące lato, no więc widać, że pod koniec lata to już dość kiepsko ich aparat asymilacyjny wyglądał. Niewielka dla nich strata, bo w następnym roku sobie wytworzą nowy, tak, już bardziej przystosowany do warunków świetnych, w których teraz tkwią. Tak, no i później poszło bardzo szybko, tak, no, mnóstwo rzeczy, to co Państwo tutaj widzicie, tak, co to jest? To jest regeneracja grabał, który został złamany, tak, nisko. Tutaj ten został, tak, rozszczepiony, tak? A tutaj jakieś jeszcze pędy wypuszcza. Tutaj widać, że dookoła już się pojawiają młode jawory, które rosną z niesamowitą prędkością, tak? Bo wcześniej to była, tam była w ogóle powierzchnia badawcza wcześniej. Tak? Rok przed wiatrem została pomierzona, więc to jest unikalna sytuacja, że wiemy dokładnie, co było przed, tak? I wiemy rok po roku, co się działo w trakcie. Tak? No ale więc to jest park narodowy, tak? To takie rzeczy, no to w parkach narodowych tu i ówdzie takie coś widzieliśmy, tak? No tutaj akurat to, co jest nowego, tak, to jest ogromne tempo tych, bo nie mam zdjęcia, ale dokładnie w 8 lat po przejściu tego wiatru nikt, kto nie byłby wtajemniczony tą historię, już by w ogóle nie powiedział, że tam się coś takiego wydarzyło, tak? Ponieważ jest gąszcz 5-6-metrowych drzew, zwarta ściana zieleni, tak, której wszystkie te połamane drzewa znikają zupełnie. No, oczywiście w jesieni, później w zimie pewnie je widać.
Ale drugi przykład, który chcę pokazać, jest jeszcze bardziej fascynujący, ponieważ dotyczy takich najbardziej schematycznych, takich właśnie lasów, jakie o jakich sadzenie są powszechnie oskarżani leśnicy. Tak? No tak, schematycznie, tak, sosna, tak, jednogatunkowa, w rzędach, tak, na wyoranych bruzdach. To jest Puszcza Piska i to w dodatku jest ta część Puszczy Piskiej, wschodnia, gdzie, jak się okazuje, duża część drzewostanów została posadzona na dawnych gruntach rolnych. Tak? Zostały opuszczone, porzucone, więc obsadzono je sosną, która zresztą panuje tam w okolicy. No i takie schematyczne sosnowe drzewostany sobie tam rosły, tak? Aż przed lipiec 2002 roku i potężny wiatr, który no, w owym czasie był rekordowym wiatrem w historii polskich lasów, tak? Został przebity dopiero w 2017 roku przez słynny wiatr, który zdewastował dużą część Borów Tucholskich i okolice. To czerwone, tak, to z mapy Hansena i innych, to są obszary, gdzie był wcześniej las, a teraz go nie ma. Tak? No, duża część tego, zwróćmy uwagę na ten regularny wzorek, tak, to są normalne zręby. Tak? A to jest szlak tego wiatru. Tak? To jest akurat w granicach jednego nadleśnictwa. A to jest fragment, to żółte, to jest fragment, który został zostawiony do obserwacji. Tak? To wymagało dużo zachodu, żeby to zostawić, ale no, na szczęście to zostawiono, tak? Bo gdyby nie to, nie to, ta śmiała decyzja sprzed 19 prawie lat, to byśmy nie wiedzieli, co się w takim miejscu wydarzy. Tak? No wszyscy mówili, no to tak, po pierwsze wszystkie te drzewa pogięte się połamią od razu, tak? A po drugie zaraz przyjdzie pożar i to się wszystko spali, i ogień się przeniesie na sąsiednie drzewostany, młodniki, które tam w międzyczasie będą powstawać. No więc odizolowano ten obszar takim bardzo szerokim pasem przeciwpożarowym, żeby się ogień nie przeniósł i zostawiono go własnemu losowi. Tak? No i znowu, tak jak w Puszczy Białowieskiej, gdzie obserwacja naturalnego lasu pokazuje nam rzeczy, o których nie wiedzieliśmy. Tak samo tutaj, obserwacja najbardziej banalnego boru sosnowego, tak, na ubogich siedliskach pokazuje nam zjawiska, o których też nie mieliśmy pojęcia, że mogą wystąpić. Tak. Po pierwsze, tak, że te drzewa wcale się nie połamały. Tak. Po kilkunastu latach duża część z nich dalej wygięta, ale stoi. Tak. Jakoś nie chce obumierać. Tak. A część w ogóle tych drzew nawet nie została wygięta, tylko sobie rośnie. Tak. No a tu są młode, tak, te, które się obsiały już po przejściu tego wiatru. Tutaj są brzozy, tak, brzoza się obsiała bardzo szybko, licznie, tak, i praktycznie jednorazowo. Struktura tej kohorty, tej brzozy jest taka, że to są praktycznie osobniki z tego samego roku albo z dwóch, trzech lat. Bardzo małe zróżnicowanie. Sosna zupełnie inaczej, tak, sosna. Rekrutacja sosny jest rozciągnięta w czasie i mniej liczna. No a do tego dąb szypułkowy, który w drzewostanie praktycznie nie istniał, tak, pojawił się wśród odnowień, tak, przyniesiony przez sójki, prawdopodobnie z nad rzeki Pisy, to jest od tego miejsca pewnie z 1,5 kilometra albo dwa, gdzie są stare dęby. No i sobie rośnie, tak? Ma już 3 metry wysokości, obok jest sosna, no to nie jest taka sosna jak w naszych młodnikach, tak? To byłby klasyczny rozpieracz, tak? Gdyby ona rosła w jakimś młodniku. Nie ma sąsiedztwa, rozrasta się na boki. Ciekawe, co z niej wyrośnie. Ten dąb, zwróćmy uwagę, to jest obszar, który nie jest ogrodzony. Dookoła są młodniki, które zostały założone po przejściu tego wiatru i po usunięciu drzewostanu. No i tam postawiono ogrodzenia. W związku z tym presja zwierzyny tutaj jest zwielokrotniona w stosunku do, że tak powiem, tła. Mimo tej presji niektóre dęby sobie radzą i wyrastają, tak? No nie tylko dęby, w ogóle różne gatunki, tak? Część drzew jeszcze stoi, część już się rozkłada, tak? Tutaj wyrastają jakieś odnowienia, tak? Tutaj jakieś brzozy, jakieś olsze, tutaj jakiś świerk, gdzieś wśród tego jakieś mniejsze dęby. Kształtuje się zupełnie inna struktura, tak? Wielogatunkowa,
o dużym rozrzucie wiek, no dużym, no na razie kilkunastoletnim. Ciekawe, co będzie za 10 albo 20 lat, tak? Czy na razie jest dużo wolnego miejsca, następne drzewa mają się gdzie obsiewać, tak? Czyli tworzy się struktura bardzo zróżnicowana, bardzo niejednolita, wielogatunkowa i prawdę mówiąc, z punktu widzenia różnorodności biologicznej, ten las po prostu no, pod każdym względem przebija to, co było wcześniej, tak? Czyli przejście takiego huraganu i zostawienie tego w spokoju, tak, daje pewną ekonomiczną stratę. Tak, tutaj by można długo dyskutować, bo akurat ta akcja w Puszczy Piskiej poza tym obszarem zostawionym, tak, została podsumowana. Okazało się, że wyszło trochę na minusie, tak, że więcej to wszystko kosztowało, niż było warte to drewno, które sprzedano. No ale można powiedzieć, no nieduża różnica, tak? Tutaj nie wydano nic, tak? Więc właściwie to nawet pewien zysk, tak? Ograniczenie straty. Z punktu widzenia tego, co tutaj rośnie, to pewnie nie będzie to zbyt produktywne, tak? W stosunku do tych młodników, które rosną dookoła. Tam na pewno będzie większy przyrost masy, tak? Niż tutaj. No ale to jest tylko jeden aspekt, tak, w którym te młodniki będą górować nad tym lasem ochronnym Szast, bo tak się on nazywa. Tak. Pod wieloma względami on będzie znacznie ciekawszy. To jest obszar, który powiedzmy sobie jest dosyć taki zapomniany, jest udostępniony dla turystów. Oczywiście tam jest taka znana tablica, tak, las ochronny Szast, wejście grozi śmiercią lub kalectwem, tak, na wszelki wypadek, jakby się komuś coś stało. Na początku no to się wydawało, że tam rzeczywiście się szybko będą te drzewa łamać, które były pogięte i że to jest bardzo niebezpieczne. Prawdopodobnie było to trochę obawy na wyrost, no ale dobrze, no, nikt nie będzie ryzykował. Tak. Jest tam wieża widokowa, tak, są drogi udostępnione, tak, do przejazdu. Jest taki duży pomost w pobliżu rzeki Pisy, który zresztą jest bardzo ciekawym obiektem, bo zbudowano go na wysokości 4 metrów, żeby można było chodzić nad tym pobojowiskiem i z góry patrzeć na te murszające pnie, tak, na te połamane drzewa i patrzeć, jak to przyroda zniszczyła, tak, a później pojechać dalej do lasu zagospodarowanego i zobaczyć, jak to człowiek uratował, tak, i odrodził to wszystko. No ale się niestety okazało się, że jak ten pomost miano wyremontować po 10 latach od jego zbudowania, to że już w ogóle zdecydowano, że go trzeba obniżyć, tak, i niewiele jest nad ziemią, tak żeby nie deptać po błocie, tyle jest wzniesiony, tak? No ponieważ ten poprzedni 4-metrowy tkwił po prostu w gąszczu koron drzew, które tam wyrosły przez 10 lat, trochę tak jak na tym roztoczu, tak? Tam wilgotniejsze i żyźniejsze siedliska, po prostu to odnowienie poszło jak burza, tak? Po 10 latach zarosło cały ten pomost, no i zdecydowano o jego obniżeniu. Nikt z góry nie będziemy obserwować, bo to by trzeba było wieżę zbudować, a nie pomost. No ale jest ładna ścieżka, tak, gdzie można nie mocząc nóg nawet po deszczu sobie obserwować, tak, bujną przyrodę. Właściwie tam też, podobnie jak na roztoczu, tak, trudno właśnie powiedzieć, co się tutaj stało, tak, dlaczego ten las wygląda trochę inaczej niż te inne lasy, no, ponieważ no, tutaj martwe drzewa widać, tak. Nie trzeba wielkiej bystrości. Natomiast tam, gdzie to odnowienie jest bujniejsze, tam po prostu to znika wszystko w gąszczu zieleni. I to tyle. Dziękuję za uwagę i czekam na pytania, ponieważ taka była umowa z panią Małgorzatą, że teraz ma być dyskusja, która no, nie jest jakoś ograniczona czasowo. Zobaczymy, czy będą pytania. Tak, bardzo dziękuję za wykład i prezentację i zachęcam Państwa do tego, żeby w komentarzach zadawać pytania. A ja może tak spróbuję w tym czasie zapytać, bo gdzieś pod wrażeniem pojawiło się takie pytanie o plany ochrony w parkach narodowych, czy na przykład można byłoby powiedzieć, że nie wiem, czasami lepsze byłoby to, żeby po prostu nie dbać o coś, niż na przykład tworzyć jakieś skomplikowane
plany zabiegów jakichś ochronnych i tak dalej. Czy to niedbanie, które kojarzy nam się dosyć negatywnie, ma też jakiś pozytywny aspekt właśnie? To znaczy na pewno ma. Ja nie chciałem powiedzieć przez to, co powiedziałem, że w ogóle nie należy nic zrobić, tak, tylko założyć ręce tak i patrzeć to, co będzie. No to jest oczywiście fascynujące rzeczy się dzieją, tak, no ale oprócz tego wiadomo, że ludzie potrzebują różnego rodzaju aktywności, tak, no pewne rzeczy można przyspieszyć pewnie, tak. Mówię o tych wszystkich planach przebudowy, tak, które drzewostanów, które funkcjonują praktycznie, no poza Puszczą Białowieską chyba, nie wiem, może jeszcze paroma innymi parkami funkcjonują właściwie wszędzie. No też można powiedzieć, no mamy tyle przykładów, że się samo przebudowało, tak. No, sypać jak z rękawa, wiele z tych przykładów jest dobrze udokumentowanych. No ale no, może jak my będziemy pomagać, to będzie szybciej, tak. No ludzie mają potrzebę aktywności, tak? No, każdy chce być potrzebny, tak? W swoim miejscu. I ja to doskonale rozumiem. Te plany ochrony, tak? Dobrze, jeżeli one uwzględniają właśnie to, że oprócz tych wszystkich działań, tak, których ludzie się angażują i uzyskują jakieś efekty takie czy inne, no, żeby zostawiać jednak trochę miejsca dla przyrody. Tak. I to się właściwie dzieje, tak? No, to znaczy w większości przypadków, jak chodzi o parki narodowe, te, które znam, tak, ten zakres tej ochrony ścisłej czy ochrony biernej się powoli poszerza. Tak. Dobry przykład na przykład z Babiogórskiego Parku Narodowego, gdzie ten proces idzie bardzo wolno, tak krok po kroczku, ale jak tak popatrzeć w dłuższym przekroju czasu, no to cały czas idzie w jedną stronę, tak? Nie ulega zastopowaniu ani odwróceniu, tylko cały czas tego miejsca dla przyrody jest trochę więcej. No. Cóż mogę powiedzieć, no. Ja zawsze tak raczej bym wolał, żeby zostawiać więcej miejsca przyrodzie, ale tak w dyskusjach na przykład z innymi, no, członkami rad różnych parków narodowych, wcale nie jestem jakimś ekstremistą, tak? To znaczy, że ja jestem dość umiarkowany, jeśli chodzi o postulowanie, tak, żeby coś, no dobrze, tutaj już zrobiliśmy tak przebudowę, to już teraz zostawmy, żeby przyroda gospodarowała sama. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie ta chęć pomagania, ona nie ma żadnego naturalnego kresu. Tak? Zawsze coś jeszcze wymaga wsparcia, wspomożenia, poprawienia. Tak? W związku z tym, jeżeli nie zdefiniujemy sobie jakoś na początku, tak, że nasze działanie ma na celu to i to, a później już nie będziemy nic robić, tak? No to grozi nam to, że jak już wprowadziliśmy właściwe gatunki, tak, i już one wyrosły trochę, no to wtedy się zaczyna, a może by tutaj jednak jakieś trzebieże zrobić, tak, bo tutaj za gęsto, tu za rzadko, nie, to trzeba pomóc, te jodle trzeba pomóc na przykład, nie. No później jak już podrośnie bardziej, no to żeby nie było śniegołomów, tak, tu przerzedzimy niektóre grupy. Ja to obserwuję od paru dziesięcioleci i wiem, że to jest zupełnie naturalna tendencja, tak, i że w związku z tym to jest coś na z czego sobie trzeba zdawać sprawę, że jeżeli pozostawić to ludzkim decyzjom, tak, nie narzucając jakiejś kontroli, tak, z zewnątrz, to taki będzie efekt, tak, że będziemy dbać, tak, później po 100 latach się okaże, że zrobiliśmy jeszcze więcej niż w lesie gospodarczym obok. Takie mam wrażenie. Bardzo dziękuję za odpowiedź, a widzę, że pojawiły się jeszcze kolejne pytania. Czy jest jakaś literatura na temat naturalnego odtworzenia łęgu? Coś polecić? To znaczy tak, ja mógłbym tylko powiedzieć, że mój kolega doktor Emiliusz Pielech jest fachowcem od lasów łęgowych i jest również w tej chwili w jakimś dużym europejskim programie, który się zajmuje odtwarzaniem lasów łęgowych. Także
jakbym go miał przy sobie, tak, to niewątpliwie mógłbym udzielić obszernych odpowiedzi, ale ja się specjalnie na lasach łęgowych nie znam, poza jednym przypadkiem, który znam dobrze dlatego, że tam chodzimy ze studentami ostatnio i to jest las łęgowy, który jest na terenie miasta Krakowa, tak, w Przegorzałach nad Wisłą. Jest to kilkanaście hektarów już chyba w sumie tego lasu, który tam jest bardzo szerokie międzywale. Tam jest wał odsunięty na 100, może 150 metrów od rzeki. I tam się odtworzył las łęgowy, złożony głównie z wierzb, bo topól jest tam jeszcze bardzo niewiele. I oczywiście ten las znowu jest nielegalny, tak, ponieważ prawo mówi, że w międzywalu nie ma prawa rosnąć las, a nawet drzewa pojedyncze. Tak. W związku z tym tam zarząd wód się przymierzał kilkakrotnie do wycięcia tego lasu. Tak. Na to się zawsze mobilizowali ornitolodzy i robili akcje protestacyjne. To już taki rytuał, już widziałem kilka razy, tak, kilka takich nawrotów było. Tak. Tutaj malowano drzewa, tak, tam były w prasie huczne takie buńczuczne zapowiedzi, musimy wyciąć tak las łęgowy, bo zagraża zalaniem Krakowa. A potem byli ci ornitolodzy i inni miłośnicy przyrody, tak, no, dochodziło do tak, sporu, tak, no i obie strony się rozchodziły, tak. Później jakaś znowu większa woda się pojawiła, to znowu LZGW, że trzeba wyciąć te drzewa, tak. I to tak się, chyba nie powtarza już od jakiegoś czasu, ale ten las łęgowy coraz większy, tak, coraz okazalsze drzewa. Bardzo to dziko wygląda, wie pani, to jest coś niesamowitego, jak, znaczy, pomijając jeden aspekt, tak, to znaczy to, że woda niesie różne rzeczy, tak, duża część jest z plastiku na przykład. No więc to nie wygląda naturalnie, ale gdyby ten plastik stamtąd jakoś usunąć czarodziejską różdżką, to ja myślę, że to byłyby niesamowicie dzikie uroczyska, tak, na pierwszy rzut oka. Mm-hmm. Natomiast co do tego, jak je, no więc właśnie, to jest po prostu przykład tego, że zbudowano wał trochę dalej od rzeki, tak, bo rzeka dalej jest obwałowana i po prostu nie wycięto tego lasu, tak, i to nie dlatego, że taki był plan, tylko dlatego, że społeczność miejscowa się stawia za tym lasem i pilnuje, żeby mu się nic nie stało. I to myślę, że te dwie rzeczy wystarczą. W jakiś sposób, że o niego dba, można jednak powiedzieć. Tak. Natomiast no, jak tak popatrzyć na wygląd tego lasu, to na pewno nie wygląda on na zadbany. Mhm. Kolejne pytanie, czy moglibyśmy objąć na przykład jakiś fragment lasu, który wyrósł na gruntach porolnych, tak po prostu? Objąć, rozumiem, że ochroną. Znaczy, chyba chodzi o jakąś taką inicjatywę w celu objęcia jakiegoś... Wie pan co, no ja myślę, że być może w ogóle tak się będzie działo, tak, ponieważ jak mamy te procenty tak ochrony zrealizować, to ja myślę, że w desperacji będziemy się chwytali różnych środków. To są prawie wszystko grunty prywatne, albo dokładnie wszystko, bo nie wiem, nie znam takiego przypadku na gruntach będących własnością Skarbu Państwa. Więc jest oczywiście sprawa właścicieli, tak, i tego, co jak oni do tego podejdą, tak. Ja myślę, że gdyby wprowadzić jakieś symboliczne dopłaty, tak, oni i tak tam nic nie robią, tak, jakby im jeszcze tak za każdy rok nic nie robienia dać jakieś niewielkie pieniądze, no ja myślę, że duża część takich miejsc by po prostu została już na zawsze, tak, dopóki by te dopłaty były, tak. Tak, no obecnie są dopłaty często za wykaszanie jakichś... Tak, no my płacimy za zupełnie inne działania, tak, no ukierunkowane na ochronę łąk, tak, na gatunki związane z łąkami, wie pani, ale tutaj w przypadku tej sukcesji leśnej, no mamy jeszcze dodatkowy argument, który jest moim zdaniem zupełnie niedostrzegany, a to jest dziwne w obecnej sytuacji. Mianowicie mamy olbrzymią sekwestrację węgla. Jak dużą, nie wiemy, no ale patrząc na oko, sporo startuje od wartości bliskich zeru, tak, i te drzewa naprawdę bardzo szybko rosną. Jak się przewrócą, to nikt ich nie usuwa, tylko tam powoli się będą rozkładać.
Sądzę, że to jest też ogromny, ważny argument, tak? Jeżeli będziemy mieli się wykazywać tym, że redukujemy emisje i równoważymy je sekwestracją, tak? To myślę, że to takie myślenie też będzie musiało się pojawić. I że to z kolei być może trochę przeważy, tak, to tendencję do tego, żeby właśnie całe pieniądze szły w utrzymanie zbiorowisk łąkowych czy murawowych, tak, no bo one oczywiście są bardzo różnorodne i chronią wiele gatunków. Natomiast jeśli chodzi o sekwestrację węgla, to wiele tam nie zyskujemy, tak, delikatnie mówiąc. Dobrze, kolejne pytanie. Szanowny panie profesorze, jak wygląda sytuacja w drzewostanach poklęskowych z roślinami inwazyjnymi? Czy nie sądzi pan profesor, że to jedno z największych zagrożeń dla rewilding areas? Pozdrawiam. Więc wie pani, no, mój zakres doświadczeń jest ograniczony, tak, do tych dwóch obiektów, o których mówiłem. Jeden w Roztoczańskim Parku Narodowym, gdzie pojawiła się czelmcha amerykańska, ale też efemerycznie, podobnie jak te młode sosny, tak. Tych młodych sosen już po kilku latach nie było śladu. 2 lata temu, jak tam byłem, tu jedna sosna jeszcze na wykrocie rosła, ale i tak już była niższa niż sąsiednie drzewa liściaste, które wyrosły na glebie, także nie miała szans absolutnie. I ta czelmcha też po prostu zniknęła w pewnym momencie. W lesie ochronnym Szast, gdzie mamy dość dobre spisy florystyczne ze wszystkich naszych powierzchni badawczych, tam też jakieś pojedyncze czelmchy się amerykańskie pojawiły i też były to jakieś znikome procenty. Ja myślę, wie pani, że to zależy od kontekstu, tak? Jak w sąsiedztwie mamy jakieś źródło diaspor, tak? Mamy jakieś stanowiska już takich osadzonych gatunków inwazyjnych, to oczywiście może być tak, jak było w tym pytaniu, tak? Że no, jest duży dostęp światła, te szybko rosnące gatunki, na przykład na Włocie, że tam się rozpanoszą. Ale z drugiej strony, no, jeżeli nie ma blisko, to ja myślę, że rodzima roślinność ma tutaj duże atuty po swojej stronie. Że myślę, że tak w literaturze trochę musimy sobie przypomnieć, są takie przypadki, gdzie wykazywano rzeczywiście, że po na przykład pożarach czy po huraganach zwiększał się udział gatunków inwazyjnych. Ale to jak mówię, to nie jest reguła, to jest jeden z możliwych scenariuszy. Kolejne pytanie. Czy podmiejskie lasy nie powinny być w dużej części zostawione samemu sobie, skoro ich gospodarowanie budzi taki opór w całej prawie Polsce? No, znaczy, że w prawie całej Polsce może jest przesada, tak, ale ten opór jest i on się rozszerza. Ja sam w zeszłym tydzień temu dokładnie byłem w jednym takim lesie, tak, który właśnie mieszkańcy postanowili obronić, tak, tam teraz jest projekt utworzenia rezerwatu. Ja całkowicie popieram, znaczy lasy podmiejskie, tak, ale jeszcze szczególnie wtedy, kiedy mają one duże walory przyrodnicze, tak, a akurat na przykład w okolicach Krakowa większość tych lasów podmiejskich jest bardzo różnorodna, bogata i obfitująca w gatunki również sporo chronionych, także myślę, że prędzej czy później to będzie zmierzało w tą stronę, tak? Nie wszędzie musimy produkować drewno, tak? Akurat te obrzeża wielkich miast to jest, powiedziałbym, ostatnie miejsce, gdzie powinniśmy to robić. Ja tak dałbym taką analogię z rolnictwem. Wspomniałem o tym, że w okolicach Krakowa, tak, pola uprawne to już nie jest coś powszechnego. Jest taka mapa roślinności Krakowa z lat 70. profesora Dubiela. I tam w granicach Krakowa 60% powierzchni zajmowały pola uprawne. Jak robiliśmy mapę roślinności w 2007-2008 roku, to wyszło nam 13%, tak? A to już było sporo lat temu.
tak? Więc nie wiem, ile byłoby teraz, ale przypuszczam, że jeszcze mniej. Więc skoro rolnictwo, tak, już rolnictwo jest takie, powiedziałem, bardziej rynkowe, tak, i tak dostosowuje do sytuacji, skoro rolnictwo wycofuje się z okolicy wielkich miast, tak, albo koncentruje się tylko w niektórych areałach, to ja myślę, że leśnictwo powinno zrobić podobnie, tak? To znaczy, że większość tych lasów powinna być zagospodarowana rekreacyjnie, ochronnie. Natomiast produkcja powinna być realizowana tylko tam, gdzie akurat są do tego warunki, a powiedzmy sobie, ani presja społeczna temu się nie przeciwstawia, ani też walory przyrodnicze nie są za wysokie, bo na przykład pod Krakowem też są takie kawałki lasu, gdzie jakby ktoś coś wycinał, to pewnie nie budziłoby to jakichś wielkich oporów. Chociaż z czasem może też zacznie, tego nie gwarantuję. Tak, tutaj jest kolejne pytanie nawiązujące może do tego wcześniejszego odnośnie gatunków inwazyjnych. Czy w naturalnym odtworzeniu powinno usuwać się robinie, czy nadal będzie to naturalne odtworzenie? Wie pani co, no to jest niełatwe pytanie, tak? Ponieważ robini jest bardzo dużo i w wielu miejscach, na przykład na tych porolnych gruntach, robinia wkroczyła bardzo mocno jako jeden z pierwszych gatunków. I właściwie w dodatku to są, jak wspomniałem, to są głównie prywatne grunty i ja myślę, że w takich przypadkach ja bym po prostu z tym nie walczył, tak? No, raz, że po prostu byłoby to niezmiernie trudne i szansa, że coś byśmy na tym wygrali, to jest też niewielka, no bo robinia, trzeba też pamiętać, jest gatunkiem o ogromnej żywotności, tak? Wyciąć ją, to odrośnie, zaraz jeszcze się rozkrzewi, tak? Nie wiem, no ciąć ją rok po roku systematycznie, tak? No, któż będzie miał tyle cierpliwości, tak? No to zwalczanie chemiczne, nie byłbym za tym, tak, żeby spryskiwać Roundupem, tak, robinie, chociaż wiadomo, że jak się tak zrobi, to się da ją wyeliminować, ale to są brutalne metody, których nie należy stosować poza jakimiś specjalnymi sytuacjami, więc ja myślę, no co innego tam, gdzie powiedzmy sobie mamy do czynienia z jakimiś zbiorowiskami leśnymi, tak, gdzie już takimi typowo leśnymi, tak, gdzie robinia jest ewidentnym intruzem. Ale ja znam taką historię z Lasku Bielańskiego w Warszawie, który jest rezerwatem, gdzie w pewnym momencie podjęto decyzję o usuwaniu robini, bo tam jest oczywiście dosyć siedliska żyzne, trochę łęgowe, trochę grądowe, tam się odnawiają klony, jesiony, tam mnóstwo liściastych gatunków. No więc uznano, że te stare robinie można by usunąć, tak, i to się wypełni tym odnowieniem tych właściwych gatunków. No i opracowano plan i zaczęto go realizować przy pomocy zresztą leśników ze GGW. To nawet jest opisane gdzieś, opublikowane w zeszytach CEPL-u z Rogowa. I cała akcja została zatrzymana przez protesty miejscowej ludności, którzy powiedzieli, co nam tutaj wciskacie, jakiś obcy gatunek, my zawsze widzieliśmy robinie, towarzyszy nam od dzieciństwa, to jest rodzime drzewo, tak, nie życzymy sobie, żeby w rezerwacie ktoś te robinie wycinał, tak, no i moim zdaniem słusznie odstąpiono, no to pokazuje, że edukacja, tak, też jest tutaj ważna, bo same dobre intencje i takie impulsy ochroniarskie ze strony ludzi, którzy lubią przyrodę, też czasem mogą trochę prowadzić ich na manowce. Kolejne pytanie. Panie profesorze, jak zapatruje się pan na stwierdzenie nie będzie nas, nie będzie lasu? Czy przyroda, jak często można usłyszeć, sama sobie nie poradzi? Panie, no to aż zabawne, że ktoś zadaje takie pytanie, tak, w dzisiejszych czasach. No, to jest jedno z najbardziej absurdalnych stwierdzeń, jakie kiedykolwiek wykreowały środowiska zbliżone do kręgów leśnych. Tak? No, absolutnie bez żadnych podstaw naukowych to jest po prostu tak. Taki mit, że tak, no ja pokazałem, no oczywiście, nie przeczę, tak, zacząłem od tego, że większość lasów wykreowali leśnicy i ukształtowali na nas według swojej wizji, tak,
ale to absolutnie nie ma nic wspólnego z tym, o czym mówi to stwierdzenie, tak? Że jeżeli tego działania, tej troski nie będzie, no to że przyroda zginie. Przyroda na pewno będzie inna, tak? To co do tego się zgadzam, tak? Mówiąc nawet o tym lesie ochronnym Szas, nie ukrywałem swojego sceptycyzmu co do tego, że jak popatrzymy z punktu widzenia produkcji drewna, to pewnie będzie ona tam niższa, tak? Jakby tam leśnicy działali, to by była wyższa, tak? Jeżeli nam zależy na produkcji drewna, tak? Jeżeli nam zależy na tym, żeby lasy były jakieś super bezpieczne, tak? Żeby nie było żadnych drzew, które się mogą na nas przewrócić, no to oczywiście te działania leśne są potrzebne, tak? Ale mówienie, że to my bronimy przyrody w ten sposób przed nią samą, tak, to jest absurdalne. My bronimy swojego dobrze pojętego interesu, tak, produkcja drewna, bezpieczeństwo, tak. Jak najbardziej. I dobrze byłoby, pani, gdyby w tych dyskusjach używać takich dobrze udokumentowanych, twardych argumentów i konkretnych, tak, zamiast uciekać od razu w tą narrację, że my tego nie robimy z chęci zysku albo dlatego, że lubimy coś robić, tylko dlatego, że bez nas przyroda zginie. Tak? No to jest po prostu irytujące już. Znaczy ja się irytuję dlatego, bo słyszałem to już tak wiele razy. Tak? I cały czas mi się wydaje, że to w końcu musi zaniknąć, tak? No bo to jest coś tak nieuzasadnionego i że tak powiem zupełnie wziętego z sufitu, że no nie wiadomo, jakby się to miało utrzymać, tak? Ale jakoś się utrzymuje. I przypomina, parę dni temu miałam zajęcia w przedszkolu i tak zadałam pytanie, skąd się wzięło, jak myślicie, skąd się wzięło to drzewo? I pierwsza odpowiedź dzieci to było, ktoś je zasadził. I właśnie... No wie pani, no może była to sójka na przykład, jeżeli był to dąb, tak, czy Bóg, no bardzo, albo wiatr, tak, w przypadku, nie wiem, jakiegoś jesionu. Tak? Kolejne pytanie. Czy zostawianie miejsca przyrodzie obejmuje też brak ochrony przeciwpożarowej? Takie zaburzenia wielkoskalowe mogą unicestwić las w obecnym stanie, na przykład na terenie Parku Narodowego. Wie pani co, no to jest znowu, to jest też dziedzina ogromnie zmitologizowana, tak, bo mamy parę rzeczy, tak. Po pierwsze, ekologia pożarów w Polsce i w ogóle w środku Europie praktycznie się nie rozwinęła, tak, w dużej mierze dlatego, że tych pożarów naturalnych praktycznie nie mamy. A te, które no, powstają z takich czy innych przyczyn, gasimy na ogół w zarodku, tak? I prawdopodobnie nie ma nawet czego badać, tak? Pamiętam, kiedyś tak pojechałem na takie pożarzysko, które nam wskazano, bo akurat była grupa ludzi, która była zainteresowana badaniem wpływu pożaru na spływ powierzchniowy w lesie, tak? My pojechaliśmy i po 2 tygodniach od zgłoszenia i mieliśmy spory problem, żeby zlokalizować, gdzie by ten pożar był, tak? Bo tam do lasu już w międzyczasie tam właśnie czeremcha amerykańska już tak wybujała, tak, że te osmalone nasady pni już zostały zasłonięte i z odległości 100 metrów nie było widać, gdzie był ten pożar. Więc wie pani, tam gdzie są naturalne pożary, tak, i gdzie one są intensywne, tam roślinność jest do tego przystosowana, tak, i tam wyeliminowanie tych pożarów to jest po prostu rozmontowanie pewnych układów przyrodniczych, tak. Pewne gatunki tracą przewagę, inne je zyskują, to jest zupełnie nowa sytuacja. Tam z kolei, gdzie nie ma takich przystosowań, tak, jak w dużej części naszych lasów, to po prostu znaczy tyle, że pożarów tam nie było wiele. Tak. Były może jakieś sporadyczne czasem, ale nie na tyle, żeby to wyselekcjonowało jakieś gatunki, które są właśnie związane, tak, korzystają jakoś z pożarów albo przynajmniej je dobrze znoszą. Więc w warunkach naszych w dużej części to ryzyko pożarowe jest takie trochę, powiedziałem, sztucznie rozdmuchane. Tak? No, mieliśmy rok 92, kiedy były rzeczywiście duże pożary, to był rok ekstremalnie suchy, no ale od 92 roku nie mieliśmy takiej suszy. Tak? Mimo wszystkich opowieści o suszach, tak? to takiej suszy, która by spowodowała tak duże pożary, już nie mieliśmy. Zresztą być może też system tej ochrony przeciwpożarowej się rozwinął.
Więc krótko mówiąc, wie Pani, no, ja uważam, że pożary u nas służą jako taki straszak, tak? No bo no, ogień w ogóle budzi lęk, tak? Ponieważ niewiele wiemy o naturalnych pożarach u nas, tak? Bo nie wiemy, bo nie badamy, a nie badamy, bo nie mamy właśnie co badać, bo wszystko jest zgaszone w zarodku, tak? Więc brak wiedzy, tak, plus naturalna obawa, plus to, że jeżeli mamy obszerną literaturę o ekologii pożarów, nie wiem, z Australii, z Ameryki Północnej, tak, z innych kontynentów, no to zawsze wiedzieć, no dobrze, ale są zupełnie inne warunki, zupełnie inne ekosystemy, zupełnie inny zestaw gatunków, nie możemy przenosić tych doświadczeń, to jest powiedziałem, nawet prawda, tak. Więc no, ten argument pożarowy jest używany, no wie Pani, no, w różnych miejscach dziwnych, na przykład na Babiej Górze, tak, która ma, nie wiem, opadów rocznych 1400 mm, tak, czyli dwa razy więcej niż Kraków. Nie? Generalnie jest mokro, tak, a nie sucho. Kiedyś tam jakiś pożar parę lat temu był gdzieś w Kosodrzewinie czy w Górnym Reglu, to się zawsze może zdarzyć, tak, no ale ale za to buduje się drogi przeciwpożarowe w lesie, tak? W tych buczynach, w mieszanych drzewostanach Dolnego Regla, gdzie no, prawdę mówiąc, nie ma się co palić, tak? No ale drogi przeciwpożarowe są, no bo są pieniądze na to, tak? Przeciwpożarowa czy nie, zawsze jest to, wie Pani, wygodna droga, można sobie wjechać samochodem. Nie wiem, to z moim zdaniem to jest jedna z takich rzeczy, która, no nie wiem czy nie jest dużym problemem naszej ochrony przyrody, tak? To znaczy wyszukujemy różne uzasadnienia, żeby wchodzić z infrastrukturą w różne miejsca chronione, tak? Albo jak już zbudujemy gdzieś tą infrastrukturę, to ją musimy utrzymywać. W Gorcach na przykład zbudowano drogi stokowe, zanim utworzono Park Narodowy. Tam trochę oczywiście wyjechało tych drzew, zanim ten park powstał. Teraz to jest obszar ochrony ścisłej i te drogi dalej są remontowane i utrzymane w dobrej kondycji. Tak? No i jak już trzeba docisnąć, tak, a po co? No jakby pożar był, tak, to będzie mógł samochód strażacki dojechać, to muszą być jeszcze dobrej jakości. Tak? Więc ja w zagrożenie pożarowe jestem co do tego dość sceptyczny. Poza takimi ubogimi siedliskami, tak, borów sosnowych, borów świeżych niektórych, gdzie jest to ryzyko większe, tak, ale myślę, że ono w ogromnej większości przypadków jest przesadzone i to głównie służy temu, żeby budować tą infrastrukturę. Wszyscy na to chętnie dają pieniądze. Pojawiło się też pytanie o Rudy Raciborskie właśnie. Czy będzie slajd na ten temat? Czy może coś pan profesor by... Nie byłem w Rudach Raciborskich, tak, przy tym, że przejeżdżałem tam, tak, ale nigdy tam nic nie robiliśmy. Czego trochę żałuję, tak, bo to z perspektywy czasu widać, że to się, coś takiego się nie powtórzyło od tego 92 roku. No, wie Pani, no to tak, no, kombinacja ekstremalnie suchego i gorącego roku i dużych połaci sosnowych drzewostanów, no to rzeczywiście może dać taki efekt. I tutaj uważam, że w takich sytuacjach, Puszcza Notecka, tak, czy inne tego kompleksy, no, że tamta ochrona przeciwpożarowa jest, czy na przykład bliżej Krakowa okolice Olkusza, tak, gdzie też były spore pożary. I to nawet jeden nie tak dawno temu. Że tam jest to jest jak najbardziej sensowne, tak? Że tam, gdzie mamy bory sosnowe, tak, suche siedliska i ryzyko pożaru na dużą skalę, no to że budujemy drogi i wieże obserwacyjne, tak, i inwestujemy w sprzęt. Natomiast no, wjeżdżanie z tym do parków narodowych w górach, to jest moim zdaniem już przesada. Czy jako punkt odniesienia dla lasu dzikiego, dzikiej puszczy w Europie, nie powinniśmy przyjąć lasów z okresu, gdy wpływ człowieka był niewielki, na przykład 10 tysięcy lat temu, o ile w ogóle jesteśmy w stanie odtworzyć wygląd takiego lasu?
No, wygląd może nie, ale skład na podstawie badań palinologicznych mniej więcej tak. No, tylko że wtedy lasy były głównie brzozowo-sosnowo-modrzewiowe, tak? Nie było większości gatunków, które mamy teraz. Tak? To była zupełnie inna sytuacja przyrodnicza. Tak? Większość gatunków jeszcze nie weszła, tak? Albo jeżeli weszła, to gdzieś tam była nieliczna i w tych profilach pyłkowych się nie pokazują. Więc jeżeli szukamy sytuacji, w której wpływ człowieka był znikomy albo żaden, no to znajdujemy sytuacje, które pod względem warunków przyrodniczych tak dalece odbiegają od tego, co mamy teraz, że trudno to traktować jako układ odniesienia. No a ponadto to, o czym wspomniałem, pani, no to, że u schyłku epoki lodowej, tak, byli myśliwi, którzy polowali tam najpierw na mamuty, tak, a później jak mamutów już nie było, to na co się dało. No pytanie, jak to wpływało na lasy, to polowanie, bo my teraz mamy wszędzie dużo zwierzyny, tak, i tak sobie się zastanawiam, jak to było w dawnych czasach, tak, w tych lasach pierwotnych, tak, jakie były relacje między drapieżnikami a roślinożercami, jak wyglądała presja roślinożerców na odnowienia. No ale musimy sobie zdawać sprawę, że ludzie jako myśliwi byli, nie wiem, setki tysięcy lat temu również, tak, że i być może, że współczesne, wysokie stany zwierzyny jednak są czymś nowym, tak? To trudno coś takiego zweryfikować, taką hipotezę, ale ona nie jest całkiem nieprawdopodobna, tak? Że jak ludzkość trudniła się myślistwem i zbieractwem, to ta presja na zwierzynę mogła być rzeczywiście duża, nawet jeżeli populacje były małe, a populacje były małe, no dlatego, że pewnie nie wystarczało zwierzyny, żeby się rozradzały i były liczniejsze. Tak? Więc myślę, że to jest w ogóle, wie pani, skomplikowana sprawa i w miarę jak coraz więcej się gromadzi różnych faktów, czy to z badań palinologicznych, czy archeologicznych, to nasze wyobrażenia na temat przeszłości coraz bardziej, że tak powiem, się gmatwają i robią coraz mniej wyraziste, tak? Mnóstwa rzeczy nie wiemy po prostu i być może nigdy się nie dowiemy, jak to było. Dobrze. Mam tutaj jeszcze zapisane 4 pytania. To nie wiem, czy to... Nie, no, wie pani co, ja powiedziałem, że nie mam tutaj jakiegoś konkretnego deadline'u, tak? Nie wiem, jak pozostali słuchacze. Tak? To może potraktujmy ale tak... Każdy może w końcu wyłączyć, tak? Ja nawet tego nie zauważę. Myślę, że te 4 pytania to niech już będzie komplet. I odczytam je. Czy wiemy, jakie lasy zastali pierwsi odkrywcy Ameryki Północnej? Dość sporo wiemy, ponieważ oni na przykład mieli taki system w Stanach Zjednoczonych, też nie od samego początku, tak, ale już, no jak już były Stany Zjednoczone, tak, czyli pod koniec XVIII wieku, że jak zasiedlali jakieś tereny, to oczywiście powstał problem, jak ten grunt podzielić, tak, no bo w Ameryce większość ziemi jest prywatna, tak, no więc oni ten teren mierzyli, opisywali i mieli taki system, że wyznaczali właśnie te takie kwadraty czy prostokąty, które tam do dziś w tym krajobrazie to bardzo wyraźnie rzutują na to, co tam jest i jak to wygląda. I mieli tak zwane we wschodniej części kontynentu, gdzie było dużo drzew, tak? Mieli tak zwane witness trees, to znaczy najbliższe danego punktu, danego kołka drzewo było opisywane, jaki to gatunek, jaka grubość, tak, żeby ułatwić znalezienie tego kołka w razie jakichś wątpliwości. Tak? Ponieważ oni to robili na całym terytorium, więc mają tysiące takich spisów, gdzie jest najbliższe punktu drzewo. Tak? Jest to właśnie świetna statystyka, jeśli chodzi o częstość występowania gatunków, rozkłady wielkości. Amerykanie to zresztą od dziesięcioleci wykorzystują do tworzenia takich rekonstrukcji. I wprawdzie to nie daje żadnego pojęcia, bo to jest jedno drzewo, tak? Nie daje pojęcia, jak było gęsto, tak? I jaka była struktura grubości w danym miejscu, ale jak
na wielkim obszarze zestawiać takie tysiące danych, no to wiadomo przynajmniej, jaki był udział różnych gatunków, tak, bo zawsze wybierano najbliższe drzewo, tak, więc to nie było tak, że wybierano sosnę, tak, a nie na przykład jakiegoś dęba. Więc takie informacje tam są. No to jak mówię, to bardzo niedoskonałe przybliżenie, ale to jest i tak znacznie lepsze niż wszystko, co wiemy o tym, co było w Europie, jak się tutaj cywilizacja zaczęła rozwijać. Tak. Wtedy nikt takich rzeczy, takich zapisów nie prowadził. Mhm. Tutaj pytanie, czy jest profesor za, czy też przeciw utworzeniu Turnickiego Parku Narodowego? Pani, ja byłem przez wiele lat takim dość sceptycznym obserwatorem, tak, z tego, co wokół tego parku funkcjonowało, ale teraz jestem już zdecydowanie za, tak, to znaczy to pokazuje też pewnie trochę, jak sytuacja się zmienia, tak, bo jeszcze 10, kilkanaście lat temu, może nie tylko ja, ale wiele osób w moim otoczeniu sądziło, że ewolucja leśnictwa idzie w taką stronę, że być może w wielu przypadkach nie będzie konieczne tworzenie rezerwatów czy nowych parków narodowych, bo to się da ochronić, tak, w ramach leśnictwa, gdzie będzie elastyczne podejście, pewne rzeczy się będzie zostawiać, tak, i to będzie trwałe i gwarantowane. No, ale po doświadczeniach ostatnich lat, tak, i burzliwych przemianach, które następują, no po prostu dociera do mnie, tak jak i do wielu innych ludzi, że to właściwie jest jedyna skuteczna zapora, tak, przeciwko różnym akcją typu właśnie, że teraz zintensyfikujemy pozyskanie. Tak. Więc jestem za, tak, jestem za, aczkolwiek jak mówię, no to nie było tak, że od samego początku byłem jakimś zagorzałym entuzjastą. Czy zna pan profesor przykłady lasów w Polsce, gdzie masowo wypadające z powodu choroby jesiony są potem naturalnie zastępowane przez rodzime gatunki? Takie, gdzie całe zbiorowisko leśne nie zostaje zdegradowane? Problem ten dotyczy szczególnie lasów o dużym udziale jesionu. No tak, znaczy znam takie przypadki z niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, tak, gdzie wzdłuż potoku były takie drzewostany z przewagą jesionu albo nawet czysto jesionowe. I one, no nie wiem, w 90% zamarły te jesiony w tamtym miejscu. Tam się trochę rozpanoszyła olsza czarna, w dużej mierze jawor, no i w dużej mierze krzewy, tak, czyli czeremchy i bzy czarne. Czy to jest degradacja, by pani, to znaczy, no zupełnie, ja myślę, dla ludzi, którzy tam chodzą, tak, bo to jest niedaleko Krakowa, więc tam mnóstwo ludzi się przebija, że dla nich to jest równie atrakcyjne albo jeszcze bardziej niż, zwłaszcza teraz, jak czeremcha kwitnie, niż jak tam te jesiony rosły. No oczywiście znowu mamy stratę, tak, na produkcji, tak, no bo z tych czeremch i z bzów niewiele będzie, tak, no te jawory, tak, też nie tworzą zwartego drzewostanu, więc pewnie wyrosną w jakieś bardzo gałęziste drzewa, no znowu. Produkcyjnie niezbyt wartościowe, ale pod innymi względami wręcz przeciwnie. Więc znam takie przypadki, natomiast no, oczywiście rozumiem, że strata na przyroście tutaj jest bolesna, tak? I zwłaszcza, że jesionów nie mamy zbyt wiele, tak, w naszych lasach. Kolejne pytanie. Gdyby po wojnie w Bieszczadach nie robiono nic, to jak wyglądałaby sytuacja po 70 latach? Lepiej czy gorzej? Państwo, no i mam takie wrażenie, nie jestem jakimś wybitnym znawcą Bieszczadów, tak, ale ja mam wrażenie, że tam znowu aż tak dużo nie robiono, tak, i dzięki temu Bieszczady tak się odróżniają od reszty Polski, tak, no gdyby nawet nie zrobiono tego, tak, to znaczy tam nie założono jakichś PGR-ów, nie pojawili się tam jacyś osadnicy,
No to co byłoby innego? No nie wiem, no czy lesistość w niektórych gminach bieszczadzkich, wiem, jest teraz między 80 a 90%. No to może byłaby między 90 a 100. Czy to jest taka wielka różnica? Nie? Olszy Szarej też byłoby tyle pewnie, co teraz, tak? No nie byłoby jakichś tam fragmentów, gdzie posadzono świerka, tak, na jakichś polanach dawnych, śródleśnych, czy jakieś tam tu modrzewia, czy sosnę, tak, no tego by nie było, ale to w obecnym krajobrazie Bieszczadów jest też jakiś niewielki procent, więc ja myślę, że ta sytuacja byłaby trochę inna, ale nie radykalnie inna. Kolejne pytanie. Panie profesorze, jaką widzi pan alternatywę dla ustępującego świerka? Czy w pana ocenie Daglezja i jodła są najlepszą alternatywą? Dodatkowo chciałbym zapytać, jak pan widzi przyszłość drzewostanów sosnowych w kontekście doniesień o miejscowym zamieraniu wskutek zmian klimatycznych? Czy widzi pan jakąś szansę na utrzymanie tych drzewostanów? To znaczy, powiem tak, zacznę od sosny, tak? Na utrzymanie drzewostanów może bym nie liczył, tak? Ale na utrzymanie sosny jako gatunku i jej stanu posiadania, uszczuplonego, ale w dalszym ciągu sporego, jestem prawie że pewny, że tak będzie, tak? To znaczy te drzewostany, które na przykład w tej chwili z powodu suszy zamierają, tak? No prawdopodobnie, gdyby to ode mnie zależało, no to ja bym je wyciął i przebudował na coś innego, tak? W takiej kolejności, tak, żeby nie czekać, aż się same rozpadną. Natomiast sosna na dużej części tych uboższych, piaszczystych siedlisk, tak, sobie da radę, tak. Jeżeli nawet jedna generacja się rozpadnie, to następna też będzie miała duże szanse, żeby tam rosnąć. Więc ja nie wierzę w to, że sosna zniknie z naszych lasów albo zejdzie do roli jakiegoś podrzędnego gatunku, bo warunki naturalne raczej na to nie wskazują. A również i to, że sosna jednakowoż jest gatunkiem dość elastycznym, no pod warunkiem, że damy jej szansę. Tak jak gdzieś posadziliśmy sosnę na dość wilgotnym siedlisku, w bardzo zwartym drzewostanie, który wybujał szybko, tak, i transpiruje mnóstwo wody, tak, i przyjdzie susza, no to jest sytuacja, z której ten drzewostan już pewnie nie wyjdzie. No, ale to nie znaczy, że to jest jakaś tragedia dla sosny jako gatunku, tak, no, po prostu ubędzie jej w jednym miejscu, a w innym się utrzyma. Natomiast co do tej zastępowania świerka, tak? No oczywiście jodła jak najbardziej, tak? Naturalny gatunek. Oczywiście można się spierać, czy ile jej ma być na Pomorzu, no ale i tak już ją tam posadzono, tak, i sobie dobrze radzi. Więc ja z tym nie mam jakiegoś wielkiego problemu, że się sosnę sadzi na Pomorzu. Co do Daglezji, wie pani, to jest, powiem tak, jest to niewątpliwie fantastycznie przyrastające drzewo. Akurat w zeszłym tygodniu miałem okazję w Beskidach oglądać taki 120-letni drzewostan daglezjowy, pani, to naprawdę to robi olbrzymie wrażenie, tak? To jest jak trochę taka podróż, tak, na inny kontynent, bo to Więc znowu, to jest kwestia, gdzie moglibyśmy tą daglezję sadzić i w jakim zakresie, tak? Bo ja byłbym przeciwko temu, żeby ją rozpraszać, tak? Że gdzieś tutaj posadzimy kępę, tam kępę, tak? I wszędzie będziemy mieli daglezję, tak? Tylko że w sumie będziemy mieli 0,5% powierzchni leśnej, tak? I w bilansie to w ogóle się nie pokaże. Natomiast no, nie skreślałbym Daglezji, że tak powiem, z listy gatunków, która może być wprowadzana, no, nie do jakichś kompleksów o wysokich walorach ochronnych, ale przynajmniej na gruntach porolnych, w celach produkcyjnych myślę, że mogłaby odegrać swoją rolę. Zwłaszcza, że wiemy, no, że potencjał tego gatunku, jak chodzi o możliwości radzenia sobie na przykład z cieplejszym i suchszym klimatem, jest bardzo duży. Tak? Oczywiście trzeba by pewnie bardziej zadbać o dobór pochodzeń, tak? Bo do tej pory no to czym jesteśmy najbardziej zafascynowani, są te daglezje z wybrzeża, tak, które są największe i najszybciej rosną, no ale akurat one niekoniecznie sobie najlepiej będą radzić w warunkach stresu wodnego. Tak? Także, że pytanie,
ostrożnym przyzwoleniem, tak jakbym. Teraz takie pytanie, tutaj trochę bardziej w naszym kontekście lokalnym. Czy słusznie próbuje się przywrócić jodłę w niektórych rejonach Beskidu Niskiego? Czy rzeczywiście było jej naturalnie dużo? Z tego, co wiem, to nadal jest dużo jodły w Beskidzie Niskim. Tak? Jak popatrzysz na mapę i rozmieszczenia, to niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie jest więcej. Tak? Pytanie właśnie, czy wszędzie musimy ją przywracać, tak? Bo sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Ja to bardziej niż z Beskidu Niskiego znam z zachodniej części Karpat, co są miejsca, gdzie jodła w tej chwili doskonale się odnawia, rośnie, tak? I są miejsca, gdzie jodła praktycznie zanika, tak? Jest młode pokolenie jest pod ogromną presją zgryzania, tak? Starszego pokolenia jest bardzo niewiele, w środku w ogóle nie ma nic niekiedy. Więc wydaje mi się, że tutaj trzeba elastycznej polityki. Znaczy nie patrzeć na jodłę w skali oddział. W każdym miejscu ma jodła rosnąć, tak, bo to jest buczyna karpacka i musi być jodła w domieszce. Natomiast raczej zadbać o to, żeby w większej skali, żeby ta jodła była. I przede wszystkim zadbać o nią tam, gdzie ona się dobrze odnawia i sama rośnie. Tak. Myślę, że tutaj jodła prawdopodobnie jest jednym z tych gatunków, które mogą na zmianach środowiskowych skorzystać, tak, zwłaszcza kosztem świerka. Czy jeszcze dwa pytania mogę? Dobrze. Już dwa ostatnie. Obserwuję w Tatrach duży przyrost połaci suchych drzewostanów świerkowych podchodzących coraz to wyżej. Czy są jakieś wskaźniki dla gradacji kornika? Kiedy wiadomo, że ten proces jest dobry dla przyrody, a kiedy już katastrofalny w skutkach? Czy w Dolinie Kościeliskiej nasadzenia buczyny w miejscu sztucznych świerczyn zniszczonych halnym z 2013 roku mają szansę na powodzenie? Jest to teren odsłonięty, mocno nasłoneczniony. Więc no, zacznę od pierwszego, tak? To znaczy, no, zamieranie jest zamieraniem, tak? No, czy ono jest dobre czy złe, no to jest kwestia naszej oceny. W przyrodzie po prostu tak jest, że jest dużo starszych drzewostanów w Tatrach, mimo że te gradacje już kornikowe się właściwie toczą od 20 lat. I wiele tych drzewostanów już się rozpadło albo częściowo się rozpadło. Ja nie patrzę na to z takim, że to się coś złego dzieje. To jest po prostu wymuszona w dużej części, tak, w dolnej części Tatr jest to wymuszona i przyspieszona przebudowa drzewostanów. To tutaj zresztą nawiążę do tego drugiego, o tej Dolinie Kościeliskiej, no, że tam posadzono trochę, niezbyt wiele. To ja dokładnie znam to miejsce i wiem, że to jest, to miało bardzo ograniczony zasięg, to sadzenie. Tak? Generalnie w tej części doliny buka jest rzeczywiście bardzo niewiele w młodym pokoleniu, natomiast ogromnie tam liczne są w tej chwili młode jawory. Tak? I to wygląda na to, że to jawor będzie liczniejszym gatunkiem od buka, co dla nas zupełnie niewyobrażalne, bo wydawało nam się, że zawsze ma być na odwrót. Tak? Ale być może, że taki etap ta dolina ma przed sobą. I patrząc na to, jak rosną te odnowienia, tak, bo w zeszłym roku robiliśmy tam nawet pomiary, no to po prostu to jest coś niesamowitego. Tak. To jeszcze parę lat i znowu i ludzie, którzy tam przyjdą, nie będą chcieli uwierzyć, że tam był halny wiatr. Tak, bo będzie wszystko orośnięte lasem, tyle że liściastym, tak, i nie będzie to las bukowy. Natomiast właśnie co do tej, w dolnym reglu jest to wymuszona przebudowa. No czasem to wygląda rzeczywiście bardzo dramatycznie dla ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego, że świerki są zielone, tak, i że nic im się nie dzieje. No ale jak mówię, to jest proces, który no, tylko przyspiesza pewne rzeczy. W górnym reglu to słuszna uwaga, że to zamieranie podchodzi już pod górną granicę lasu w tej chwili. Tak? To też jest coś, co się rozwijało w czasie początkowo. Zamieranie było zdecydowanie liczniejsze w dolnych położeniach, później poszło trochę wyżej i teraz właściwie już do górnej granicy lasu zdarza się, że świerk zamiera.
To są w ogromnej mierze obszary ochrony ścisłej, tak. Wiemy, że doskonale tam się odnawia jarzębina, tak. Mamy też, znowu mamy taką dokumentację, że pod ścianą martwych świerków, tak, mamy młody las jarzębinowy. No bo dla leśnika, tak, no, świerk to jest drzewo, tak, a jarzębina, no cóż to jest, no ale wie pani, tak, z punktu widzenia świata istot żywych w Tatrach jarzębina jest znacznie lepsza od świerka, tak, obficie kwitnie, tak, dla owadów jest to obfity pożytek, tak, później owocuje, mnóstwo ptaków i zwierząt z tego korzysta, tak, liście się szybko rozkładają i przyspieszają obieg pierwiastków, no generalnie same zalety, tak, no, z jarzębiny 30-40 lat temu w Tatrach było naprawdę niewiele, tak, bo były wszędzie prawie zwarte drzewostany. Teraz jarzębina ma swoje dobre lata. Ja bym się z tego cieszył. Jak się idzie jesienią, wie pani, teraz po Tatrach, no to jest znacznie bardziej kolorowo niż było kiedyś. A na wiosnę świeża zieleń. Tak. To jest, pani, nasz odbiór pewnych zjawisk przyrodniczych jest ukształtowany przez takie estetyczne kryteria, które też są efektem pewnego wdrożenia w jakieś schematy. Tak. To, co mówiłem o tym sadzeniu tych lasów, tak, i że my sobie pogodziliśmy, że tak ma las wyglądać, tak, że ma być zwarty na przykład, tak, i że drzewa mają być żywe w lesie. Tak. Ale to niekoniecznie. Kolejne, ostatnie już naprawdę pytanie. Zastanawiam się, czy nie ma pewnej sprzeczności w pozostawieniu lasów podmiejskich ich naturalnemu rozwojowi, a jednocześnie zachowaniem ich funkcji rekreacyjnych? Oczywiście jest tutaj na styku tych dwóch rzeczy, tak? To znaczy ochrony różnorodności i funkcji rekreacyjnej jest potencjał do konfliktu i wydaje mi się, że oczywiście, że i to funkcja rekreacyjna jest tutaj bardzo ważna i bardzo taka uwypuklona, że oczywiście to będzie rzutowało na to, że część drzew na przykład trzeba będzie wyciąć, tak, no bo będą zagrażały, tak. Też w granicach rozsądku, ale uważam, że tak, że ten priorytet na pewno musi być doceniony, no bo wie pani, wystarczy jeden tragiczny wypadek, żeby takim nastrojem się zupełnie odwrócił. Ja myślę, że znacznie lepiej jest starać się do takiej sytuacji nie dopuścić, no zdając sobie sprawę, że wszystkiego nie jesteśmy w stanie wyeliminować, tak. Ponieważ pracujemy w lasach, tak, więc większość z moich współpracowników miała już takie sytuacje, tak, że ktoś tam spisuje rośliny, tak, pogodny letni dzień, tak, a tutaj nagle 10 metrów od niego olbrzymi konar buka upada, tak, bez żadnego wiatru i bez żadnego ostrzeżenia. No, zdarzają się takie sytuacje, tak. Ale no tam, gdzie możemy zmniejszyć ryzyko, to powinniśmy, uważam, że tutaj bym nie oponował, tak, jeżeli chodzi o względy bezpieczeństwa. Dobrze, to bardzo dziękuję za wykład i za wyczerpujące odpowiedzi na wszystkie bardzo liczne pytania. Dziękuję bardzo, mi było przyjemnie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś jakiś webinar Państwo zorganizujecie. No, bylibyśmy przeszczęśliwi. Dziękuję również Państwu, oczywiście, którzy aktywnie uczestniczyliście w webinarze, zadawaliście pytania. Dziękuję bardzo. I ostatni webinar z naszej serii będzie w przyszłym tygodniu. Myślę, że jutro pojawią się kolejne informacje na ten temat. Dziękuję, do widzenia.